Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I cóż, widzimy się drugi raz w grze Talented. I jeśli kogoś zastanawia, czemu jest drugi odcinek, to stwierdziłem, że dam grze jeszcze jedną szansę tutaj na epizodach. Będziecie mieć dwa, zobaczycie, jak wam się podoba, czy będziecie chcieć więcej, czy nie. To w sumie to tyle z głównej sprawy. Jeśli chodzi o inne rzeczy, tak jeszcze tylko dla tych, którzy zastanawiają, czy muzyka jest dzisiaj tak cicho i w ogóle. Jest to metoda zapobiegawcza, bo okazuje się, że muzyka oczywiście ma copyrighty, więc może jak będzie tak cicho, to nie zostanie to zauważone aż tak. Wiem, że dużo osób to robi w ten sposób, z tych większych youtuberów, więc czemu nie. Ale dobra, nie ma co tutaj dużo marudzić. Wczoraj to podejście, które, można powiedzieć, zacząłem, jak zwał, tak zwał, zanim się pożegnaliśmy na odcinku, zostało ukończone przeze mnie, więc wygrałem łucznikiem. Wspaniała rzecz. Mam odblokowany poziom trudności pierwszy. Ale tak, dzisiaj nie będziemy jednak się bawić w łucznika, bo odblokowałem też czarodzieja drugą klasę, więc bierzemy czarodzieja. Poziom trudności pierwszy. Powoduje to, że no to będą dłuższe o sekundę. Okej. I mamy do wyboru kilka umiejętności. Start. Fireball. Kulka ognia, która zadaje 10 obrażeń i podpala. Przy okazji tutaj mamy manę, a nie ilość użyć, więc ciekawe. A tutaj mamy cyklon. On wciąga z powrotem wrogów. Weźmy najpierw kulę ognia. No i zaczynamy przebiega. Dobra, jak to tutaj wygląda? Mamy różdżkę, którą możemy atakować co sekundę. 5 obrażeń. Na razie wszystko tak dosyć typowo. A teraz zobaczmy, jak to wygląda. Ok, Fireball, to od razu rzuca Fireballa w kierunku, w którym patrzyliśmy. Ok. Dobra. Jako, że jesteśmy magiem, tym razem nie będę się bawił w kwestię, a postaram się nie używać. I ok, niestety nie mogę Fireballa wystrzelić idealnie tak jak chcę, tylko najpierw muszę na kierunek się nastawić, więc no. Trochę gorzej jest, niż by mogło, ale nadal. Rzucanie z tych Fireballi i innych rzeczy, no. Ciekawe. Powiedziałbym naprawdę ciekawe. Tak czy inaczej, 3 punkty talentów, nowy wrogowie. Są jakieś nowe też rzeczy tutaj. Fajne, fajne. Ale co może być głupie? Widziałem achievementa za to, żeby przez 10 nocy się nie ulepszać. Więc spróbujemy do nocy 10 się nie ulepszać. Jak zacząć robić za trudno, to wtedy się pomyśli. Dokładnie o tym, żeby już wydawać te punkty. Ale póki co nie ma się tym przejmować. I sprawdzimy. Oczywiście tak, no co będą dłuższą sekundę, przez co więcej wrogów będzie mogło się pojawiać. Za sobą też niesie fakt, że może to być głupie, że tak nie chcę po prostu się rozwijać się. Ale kto wie, może się uda. Tak samo widziałem też osiągnięcie za nieużywanie umiejętności, co spróbuję zrobić. Podkreślam, spróbuję, nie mówię, że się uda. I będę tego próbował prawdopodobnie łucznikiem, bo łucznik ma jednak silniejszy atak podstawowy niż czarodziej, więc ja. Będzie łatwiej, ale dobra. 10% więcej wrogów, 7 punktów łącznie, nadal ignorujemy. I tak, wiesz, to jest w sumie głupota, ale czemu by nie? Będę próbował, ile mogę. Okej, tutaj Fireball. I czekamy dalej. Yeah. Dobra. Chodźcie, chodźcie tutaj, dziady. Fireball. No już mnie ugryzł. Już mnie ugryzł. Yeah. Niestety perfekcyjnej nocy nie będzie. A to już nie koniec świata. Powiedział. Dobra. Glutek, gin, glutek, gin. No i teraz tylko te dynie zostały. Ja podajemy na 3 strzały, z tego co widzę, więc jest nadal dobrze. I noc trzecia za nami, teraz będzie czwarta. 5 sekund dłużej, ponad to co mieliśmy. Uff, zaczęłaś robić ciężko, delikatnie mówiąc. Może powinienem naprawdę już talenty rozwijać, a nie siedzieć na swoim, bo chcę achievement. Ale dobra. Będziemy skupiać się na pierwszej kolejności eliminowaniu
twardych wrogów i slajmów, które po prostu zeszły już blisko. Powinno być dobrze. Albo tam u góry mogę fireballa. Idealnie, żeby skrócić konieczność szczylonia. Dobra, dwie dynki. Tutaj fireballa już, żeby się jednej pozbyć. No i tak. Nie wiem, czy jest coś więcej tutaj do dodania z mojej strony, poza tym, że no... Gierka jest świetna. Polecam ją każdemu w sumie. A jak mówię, kosztuje kilka złotych polskich, więc... Raczej... Jakby to najlepiej powiedzieć, no... Nawet jeśli nie macie swoich funduszy, poprosić swoich opiekunów, rodziców, jakkolwiek to określić, żeby wam wzięli, no... To nie problem. 8,90 chyba. Mniej niż jeden kebab, więc no... Naprawdę, moim zdaniem warto. Bo przyjemności jest dużo. Ale no, każdy może sobie to ocenić samemu. Ja tylko wyrażam się za swoją opinię. Za to, jak mnie się podobie. Dobra. Teraz chodźcie tutaj, dziady. Fireball. Tak, tak. Tak. W ogóle nie sprawdziłem, jak jest to utrudniać. Uj. Niedobrze, niedobrze, bardzo nawet. Szybciej fireball! Okej. Okay. To jest dopiero noc piąta, a już takie problemy, nie? Nie będę chyba ryzykował nielewelowaniu do nocy dziesiątej. Po to już naprawdę musimy wziąć normalnie level upy, bo zaraz tu zginę. Nawet zginąłem bez tego. Więc tak, nie ma co się bać w takie jakieś wielkie challenge. Więc no. Nie mamy żadnych unlocków. Szkoda. Retry. I teraz tak, teraz już będę normalnie się rozwijał, bo tak będzie bezpieczniej. No dobra. Fireball. Od razu, jak mówię, będę starał się tutaj dużo tego używać. Zatem idę, będę starał się po prostu inwestować dużo w odnowienie many. Bo z tego co widzę, tutaj manę odzyskujemy połowę tej kulki. Tak najlepiej to określić co 10 sekund. Nie jest to złe tempo. Aczkolwiek powiedziałbym, że niewystarczające. Na potrzeby tak wspaniałego magika jak ten nasz tutaj. Jak chcę fireballem się bawić częściej, no to potrzeba więcej. No, jako że jesteśmy magiem, to już przydałoby się więcej zaklęć niż tylko fireball. Bo wbrew temu, co większość osób może uważać, że nie powinien tylko polegać na fireballach. Ale dobra. Więcej many, więcej many. Downy. To też attack speedy. Ability power up. Fajne rzeczy, ale... Wezmę expy. Na razie. Musimy po prostu brać chociaż trochę szybszego ekspienia, jeśli mamy sobie poradzić, świetnie. Okej, okay. Tym razem nie pojawiły się dynie, tylko pojawiły się nietoperze. Jako nowy typ wrogów. Nietoperze na szczęście, poza tym, że są bardzo szybkie, to nie stanowią za bardzo problemów. Za tym idzie. Może nawet to jest dobra zmiana w tym przebiegu. Pewno też... Dobrą zmianą jest to, że właśnie się ulepszam normalnie. Wzmocnienie rezerw many definitywnie pozwoli częściej już spamić fireballami. Ale co, ja tutaj gadam takie głupoty. I w ogóle czemu staty się chowają? Chcę je widzieć. Nie będę widział, to nie będę mógł idealnie oceniać, jaka jest tutaj sytuacja. Okej, okay, 5 sekund dłuższe noce. I co tu mamy? Orb damage? Nie rozumiem, co chodzi. Jakieś... Okej, okay, jakaś mechanika orbów tu będzie. Nawet jej nie znam. Ale mam 5 punktów. Mniejsze cooldowny. Co mi się coś ciekawego pokazało? O! To będzie fajne. Będziemy więcej widzieć. I nie dosyć, że to jeszcze... Jak to się nazywa? Co jak spić? I co tu mamy? Wszystkie orby dodałem 1. To jest 1 plus 50% umiejętności podzielone na 100. Dodatkowych damage.
Czyli w tym przypadku będziemy mieć już orby, które biją 4. Mamy tego całego tajemniczego orba. Dobra. Co my tu mamy konkretnie? A, kuleczka. Fajna. Na pewno jakiegoś slajma czy coś innego kiedyś trafi i będzie nam to ratować dupsko. Więc mnie się podoba. Fireball. Niestety w nim to nie trafiło, ale tutaj trafi? Tak, trafi. Więc inwestycja już się, można powiedzieć, zwróciła. Fireball. Dobra. Nie wiem, czy Fireball się nam szybciej odnawiałem, czy nie. Jakoś stanowczo. Nie zwróciłem uwagi, chociaż chyba sekundę szybciej już jest. Jakby pewien nie jestem. Tak czy inaczej widzę, że na pewno więcej many marnujemy, więc skoro więcej many marnuję, to potencjalnie muszą się szybciej odnawiać, tak odczuwalnie szybciej. O, widziałem, orb właśnie dobił glutka, więc dobrze. Inwestycja się opłaciła, definitywnie. Przykład jest też 8,8 sekundy mam regenerkę po jednym talencie, więc warto w to być inwestować. Teraz tak... Pójdziemy od tej strony, bo tutaj widzę regenerację many. Tak. Teraz gdzie dalej? Wlazłbym do tego, ale... Salne... Nie mam pojęcia. Z tego mogę pójść w tym kierunku, gdzie widzę, że jest więcej dobrych rzeczy. Dobra, trudno się mówi. Idziemy tu. Nie będzie najgorzej. I tak, ostatnio widziałem 7 sekund, tak. Zarzucałem. Kulę ognia, więc teraz rzucimy. Nadal jest 7, ale od razu przeskakuje na 6. Więc tak, jest szybciej. Ale co najważniejsze, szybciej regenerujemy tą energię magiczną, znaną jako mana. Punkty magiczne, czy jakkolwiek inaczej tego nie nazwać, no wiadomo o co chodzi. Dobra, no nie, no idealnie orb glutka ominął. Jak szkoda. Jak czy masz z Fireballa? Nie, no pięknie. Muszę przyznać, magę mi się bardziej to chyba podoba od łucznika. Nie, żeby łucznik był zły, bo... Ucznikiem można fajnie się bawić w podstawowe strzały, robić po prostu eksplozje z nich, serię przebić wrogów i tak dalej. Tak ma inny styl po prostu, ale... No, najłatwiej mówiąc, bardziej mi się podoba sposób grania magiem, polegając na tym fireballu, jakichś tutaj specjalnych efektach i tak dalej. Okej, teraz będzie więcej wrogów wychodzić, mam 4 punkty. Tutaj mam przyspieszenie ataków, jednak jestem magiem, więc nie. Pójdę tędy. I tutaj coś fajnego pokazało? Nie. A to co to? Knowledge is power. O! Zaklęcie, które będzie po prostu powodować, że dostajemy więcej expa. Dobra. Definitywnie będzie fajne. To teraz idziemy prosto w Illuminate. Jakiś taki już fioletowy talent. Jakiś potężniejszy. No i piękna muzyczka nadal. Na szczęście przyciszona, więc teoretycznie jest szansa, że nie dostanę copyrightów. Ja się nadal będzie zagłośniał to w kolejnym odcinku, o ile będzie, spróbuję jeszcze ciszej. I tak samo będę próbował też w Brotato. Czemu Brotato? No wiecie, ogólnie ta druga gra, która ostatnio się pokazuje u mnie na kanale. Nawet jeśli nie oglądacie, to żebyście wiedzieli, tam też są podobne problemy. Do tego, co tutaj mówiłem, że muzyka ma copyrighty. Więc po prostu tam też będę próbował przyciszać z nadzieją na to, że to pomoże ukończyć to wszystko. Bo akurat wiem, że to jest popularna metoda, że jak są jakieś te muzyki, które mogą mieć copyrighty, jeśli są wystarczająco cicho i się nad nimi gada, to nikt się nie przyczepi. A może to być moja wina, że po prostu lubię mieć fajnie, głośno soundtracki. W szczególności się mi bardzo podpasowały. No, coś tutaj jak przyciszyłem, to ten jeszcze lepiej brzmi moim zdaniem, niż jakby taki głośny. Dobra, 6. Czyli bierzemy to, to... U, co, co? Aż kusi, ale nie, najpierw muszę wziąć to. I ojeju, ile światła! Ile światła! Tu mamy? O, to będzie fajne. I coin orb. Kuszący tutaj to coś. Tutaj, aha. Powiedziałbym, że wszystkie opcje są świetne. Ale najpierw bym poszedł jednak po dodatkowego orba. Bo lubię orby. Ale dobra, dobra. Piękna rzecz, piękna opcja. Podobie mnie się. Przy okazji, czy mam wyciszony telefon? Bo wydaje mi się, że mogłem zapomnieć wyciszyć.
Żeby nie było przed rozpoczęciem nagrań, zawsze powinienem wyciszać, bo jeśli tego nie robię, to jak na złość mi jakieś messengery, Facebooki i inne rzeczy zaczną na mnie krzyczeć. A tego nie lubię. Oj! I przez to, że zapatrzałem się na to, czy wyciszyłem Facebooki i tym podobne, to po prostu... już mi coś działo. O! Achievement. Use ability that is on cooldown as a wizard. Achievement. Czyli chyba odpaliło się coś, co już miałem, powiedzmy właśnie na cooldown, znaczy moja kulka ognia poleciała z tego specjalnego talentu, który daje 15% szans na losową umiejętność podczas level upa. I tak obstawiam. No bo masz tu Fireballa, a na ciebie czekamy. Zginie czy nie zginie? Uwaga, wielka chwila. Zginie. To dobrze. Masz jeszcze kolejnego Fireballa i... no... GG po prostu. Trzymalsze wrogi. No nie najlepsze. Aczkolwiek odpowiem na to orbem. Co to jest? Insight? Daleko to jest. Ale mógłbym po to nawet pójść? Chyba, że zobaczę tutaj coś ciekawszego. W trzech krokach nie zdobędę nigdzie regenerki. Tak dobrze jak tu, więc pójdziemy w ten sposób. Okej. Okay. 6 sekund. Na regenerację 5 many, no... jest lepiej. No i co najważniejsze, dwa orby. No dwa orby, teraz już będziemy naprawdę dobrze zabezpieczeni. W tym momencie... aż człowiek sobie myśli, że fajnie byłoby naprawdę jakiś tryb, może nie tylko całkowicie endless, ale jakiś taki naprawdę dłuższy niż te 20 podstawowych rund. Żeby fajnie się pobawić tym wszystkim. Kto wie, może będzie, może nie. Jeśli kiedyś będą planować coś jakiego dodać, na pewno będę chciał zrobić z tego jakiś dłuższy odcinek, może nawet streama. Jeśli wrócę do streamowania, bo na razie to u mnie nam różnie bywa z tym, czym się chce, czym się nie chce. W ogóle jest cud, że udało mi się zrobić ostatni streak 3 odcinków, teraz jest streak 2. Niestety jeden dzień miałem przerwy, jeśli się nie mylę. Myślę, że jeden dzień zapomniałem po prostu przygotować materiał. Więc no, dla mnie to i tak jest sukcesem. Na streamie nie wiem, czy czas bym miał wystarczająco. Tak czy inaczej, nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać o swoim lenistwie. Tylko raczej po to, żeby robić rzeź na tych oponentach i pokazać wam, jak działa czarodziej. Dziękuję. Więcej wrogów, 5 punktów talentu. Tak miałem pójść tu. Co? Potrzebuję więcej many. Oczywiście, że potrzebuję. Ale na razie bym poszedł w coś innego. Więcej many, to więcej many. I właśnie myślałem, żeby coś poszukać. I patrzcie, jakie tu będzie piękne. No, jeszcze więcej orbów. O. Fajne. Tak, wiem, że mógłbym wysłać abilitki w ogóle, no ale orby. Orby. Kulki robią byryry po prostu. I tak to określę. Dobra, masz Fireballa, motyl, czy tam nietoperz, cokolwiek tam jesteś. Okej, okay, to oczko dostanie z orba. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. Nie, no te orby naprawdę ratują sytuację. Nie muszę się aż tak przejmować niektórymi rzeczami. Myślę, że jest szansa, że właśnie orb coś trafi. Jeszcze niedługo kurczaka będą potężniejsze. Tak, mam zamiar inwestować w rzeczy, które będą mi wzmacniać. Oj, to będzie piękne. Ale kiedyś też będę musiał zagrać czarodziejem właśnie pod, powiedzmy, zestaw taki bardziej w stylu zaklęcia niż orby. Chociaż kto wie, może teraz też podinwestujemy porządniej w zaklęcia, a może nie. Zobaczy. Tam masz Fireballa. A w ciebie będziemy szczyloć. Normalnie, tak. Przepięknie. Masz Fireballa. A ty sobie idź. Stonut. I wygrana. Gdyby nie moje delikatne znamienia, które tam zrobiłem wcześniej, to by było wszystko świetnie. Okej, okay. Szybsze poruszanie się wrogów. No nie najlepiej, ale mam 7 talentów, więc mogę spokojnie wziąć dużo tego. To co jest? O! Kolejne orby. Kolejne orby. Ja muszę zdobyć orby. Idziemy po więcej orbów. Zaraz tak, tutaj znowu. Kurczę, nie no.
piękne to jest. Już mamy 6 orbów, to hej, ile ich będzie później. Nie, dobra, biłem 6, mam 5 orbów. Tak, może już niedługo się uda po prostu nic nie robić. Bo te orby będą wszystko nam tutaj zaliczać. Fajnie by było. No, jeśli jednak się nie uda, no to też nic straconego. Nadal jesteśmy potężnym czarodziejem, który ma Fireballa. I nic więcej. A idąc z klasyką memów w D&D, na co mi jakiś inny czar, skoro mam Fireball? I co ciekawe, tutaj też to się okazuje dosyć prawdziwe. Że kula ognia jest wystarczająca na wszystkie problemy. Więc tak, nie przejmując się niczym, nieśmy rzeź na moich wrogów. Okej, dwie dynki tam były? Nie, dynka i oko. Okej. Nie, ale piękne są te wybuchy z kuli ognia. Nie, przez to, że ona właśnie przerówką delikatną, więc... No. Mogę zawsze fajnie grupki rozwalać. Więcej wrogów, znaczy więcej HP na wrogach. Nie powiedziałbym, żeby to było coś za dobrego. Ale niech i tak będzie. I teraz mamy 7. Potrzebuję 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idealnie. A co to dostaliśmy? O! O, fajne! Fajno. Niestety nie będziemy mieć. Więc teraz coś zadziała. Ale na przyszłość będę pamiętał. No i piękne orby. 2 płoną, reszta nie płonie, ale nadal 7 orbów. Max to jest 50. Nie wiem, czy się udasz tyle, ale 7 orbów to już wystarczająco często, moim zdaniem, jest, żeby większość wrogów dostawała z orba. No? Tak, większość wrogów będzie dostawać chociaż z jednego orba. A ci wolniejsi to nawet z większej ilości. Trzeba się teraz rozejrzeć tylko, co dalej, jeśli chodzi o piękne, wspaniałe talenty. Czy mam jakieś nowe coś fajnego pod orby, czy już niekoniecznie? Jeśli nie, to będziemy mogli w te obrażenia od umiejętności trochę podinwestować. W ten sposób będziemy mogli jeszcze zwiększyć skuteczność samych orbów. Dobra, Fireball. I zobaczymy, jak to jest. Wszystko wygląda na to, że jest dobrze. W ogóle patrzcie, jaka piękna regeneracja. 4,64 sekundy na regenerację many. Tylko podinwestować trochę w odnowienie umiejętności, żebyśmy mogli spamić tym Fireballem prawie że w nieskończoność. Jest, że orby to jeszcze co? Nie, to jest wygrane podejście, coś mi tak mówi. A co za tym idzie, już następne będę robił na dwójkach. Taki zadowolony z tego, jak mi to wychodzi. Okej, nowe jakieś wrogi i więcej wrogów. Mamy to. To bym mógł jeszcze, że nie jest... Jakby zdolność, która przywołuje orby. Dobra. Ale skoro już to wszystko wiemy, mam 5 punktów. I mogę wydać 3, bo teraz już będę się bardziej pilnował z tym. Nowa zdolność jej. Teraz tak, mogę wziąć albo to, albo manę. Wezmę to. O nie, zapomniałem, że miałem wydać mniej. Dama. Dobra, to wezmę już to wszystko. Ja naprawdę zapominam o tym, co miałam robić, czego miałam nie robić. Okej, zobaczmy, jak to działa. Okej, czyli tak po prostu robię wystrzał mrozu, który dotyka wszystkich chyba. Okej. A, duchy teraz są. Nie pamiętam, czy widzieliście duchy. Czy z duchami się spotkałem na właśnie tym podejściu, które robiłem sobie sam u siebie. Tak to określam. Ale duchy, powiem wam tyle, to są wredne dziady, które na początku wydają się być ok, a potem nagle zmieniają kolor, wściekają się i, no, i są dużo szybsze. Zresztą mówię, nie pamiętam, czy wy mieliście do czynienia z duchami na odcinku, czy nie. Więc dlatego to tłumaczę. Dobra. Muzyka nadal wspaniała. Na szczęście ciszej jest, jak już powtarzam. O, widzicie? Niestety dostałem obrażenia, czyli nie zdążyłem się uchronić przed duchem. Ale mówiłem, to są dziady. Złe, niedobre dziady. Okej, tutaj Fireball leci.
noc 11 za nami. 5 talentów. Mogę wydać 3. Więc uwaga, uwaga, ostrożnie. Raz, dwa. Czy widzę coś tutaj ważnego? Trzeci musi być jakoś gdzieś tutaj podsensownie wydany. Niech będzie, że tutaj 3. Teraz tego już nie bierzemy. Tego też nie możemy, ale to nic nie jest aż takie istotne. Dobra, 2 punkty. Zaraz dostajemy level upa, z tego co się orientuję. Tak, jesteśmy od razu, więc fajnie. Fireball. Fireball. Już dobra, już jest 6 od razu spadł na 5, więc odnowienie no w końcu pozwala nam spamić fireballami jeszcze bardziej niż wcześniej. Czy nie tylko fireballami, wszystkim mogę spamić. I tak też by to robił, bo no mana się regeneruje wystarczająco szybko. A nawet jeśli nie, no co, możemy zawsze chwilę odpocząć od spamienia zaklęcia. Żeby trochę poczarować z różdżki. Chociaż nawet to nie jest aż tak potrzebne. No i znowu duch. Właśnie o tym mówię, te duchy są okropne. Nie polecam nikomu. Na całe szczęście, mimo tego, że są bardzo okropne, to nasze czary zazwyczaj sobie z nimi radzą. Jedne tylko to, co muszę pamiętać, żeby fireballa rzucać zawsze w ich kierunku, jak tylko je widzę. Okej, czyli kolor zmieniają mniej więcej na linii orbów. Warto to wiedzieć. Dobra, fireball. Sekund dłużej, mają większą szansę na bycie elitami. Jasne. Tak. Nadal nie widzę coś takiego wielce sensownego, więc powiedzmy, że tak. Wlazłem w tę stronę, to wezmę te rzeczy. Tak. Co dalej? Co, to w sumie jest bardzo dobre pytanie. Czy może tutaj? Niestety gałąź trochę umiana, to będziemy tak. I jest orb. Dobra. Czyli już wiadomo, gdzie będziemy lecieć. A póki co zostawiamy 2 punkty, żeby Simple Interest zadziałał. I dobra. 3 talenty naraz się aktywowały. Ten darmowy fireball, no. Tak już tutaj lubię. I kolejny darmowy fireball się odpalił. Kurczę, fajnie byłoby mieć jeszcze więcej tych szans na darmowe fireball, że tak to nazwę. Większa szansa na to, co po prostu byłoby lepiej, ale nawet jak mamy tą minimalną, to się odpali raz na podejście i tak zawsze coś. Znaczy oczywiście im częściej, tym lepiej dla nas. Nie ma co ukrywać, no. Mag bez swoich level upów, no, nie działa najlepiej. A za tym idzie bez swoich czarów też. Level upy głównie są po to, żeby czary lepiej działały. I proszę, darmowy krąg mrozu. To jest piękne. Naprawdę przepiękne. Dobra, przymrozimy ich, bo czemu nie? Zresztą przymrożenie chyba powinienem oszczędzać na bardziej sytuacji, kiedy ono jest koniecznie potrzebne. A nie, że im spamie zawsze, kiedy jest off cooldown. No, tak chyba będzie lepiej. Ale dobrze, dobrze. Linia cool, znanych jako orby, naprawdę świetnie sobie radzi. Mam Brilliant, nie jest to jeszcze maksymalne kombo, które trzeba uzyskać na achievementy, ale no zawsze coś. Więcej wrogów, więcej HP. Tak, tutaj widziałem ten cień orbów, więc idziemy tak, 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 tak. Orb. I teraz więcej mi nie wolno na razie. Fajne. Bardzo fajne nawet. No dobra. Więc powracamy po cięciu.
Jeśli mam być szczery, to już nie pamiętam, co mieliśmy robić ze swoim życiem. Ja typowo. Ale no. A niestety. Ale byłem zajęty się czymś dużo bardziej istotnym niż granie w grę. I teraz już naprawdę nie wiem, co dalej. No, poza tym chyba pójdziemy po expy. I tak, 2 punkty zostawiamy. Muszę o tym pamiętać. Dobra, dobra. Dawajcie orby. Róbcie robotę. W ogóle ciekawa rzecz, mam ich 10, biją 11 chyba. Mam ich 11, biją 10. Która opcja by nie była, i tak jest świetnie. Bo te orby powoli zaczynają być mordercami bez serca. I takimi prawdziwymi, że no. Niektóre wrogi to już w ogóle nie mają szans przedrzeć się przez orby. Inne mają szansę, ale dosyć nikłą, więc no. Nadal jesteśmy na wygranej pozycji. Coś mi mówi, że naprawdę podejście na numerze 1 będzie łatwe. Już teraz, w tym momencie. Oczywiście było to trochę większe wyzwanie przez to, że no, de facto wrogów jest więcej. Noce trwają dłużej. Przy czym to działa tak, że dosłownie pierwsza noc jest 1 sekundę dłuższa, druga 2, trzecia 3 i tak dalej, i tak dalej. Jak będzie dalej, to się zobaczy na poziomie drugim. Ale na razie skupmy się na tym, żeby przejść pierwszy. To tym razem na odcinku, nie tak jak... No, wyszło, że sobie poza odcinkiem grałem i akurat mi się udało. To się to nie jest złego, mam prawo grać sobie samemu i przechodzić coś samemu, odkrywać samemu, no ale... Znaczy jest tak, że jak robiłem z czegoś odcinki, to preferuję po prostu od A do Z, co na odcinkach ukrywać. No. Po prostu sytuacja jest taka, a nie inna, że takie no. No. Po prostu to nie jest moim stylem. No ale dobra. Większa prędkość ruchu, nie za dobrze. Elicy, bez różnicy. Dobra. To teraz tak. Expy. Chcę coś od orbów. Nope. Więc dobra. Cooldowny. Mana. Regenerka many, może? Ja się dobra wezmę regenerkę, czemu tym szkodzi. Expy. Cooldown, by czemu nie. I ostatnie experience up albo mana. Expy. No i tak, niedługo będziemy mogli wziąć ewentualnie sobie właśnie jeszcze błyskawicę. I szczerze wezmę ją, czemu nie. Dobra. Next night! Lecim! Mana regeneruje się co 3 sekundy i 3,16 sekundy, więc... No nie musimy się obawiać o manę. Jedno co nas będzie limitować to chyba cooldowny. Ale nadal. 5 sekund, czy tam 6 mi się odnawia kula ognia, więc definitywnie po prostu nie dużo dłużej niż mana na kulę ognia się regeneruje. To w sumie tak, nie dużo krócej. Oczywiście duch musiał we mnie wlecieć. Dziękuję level upowe przymrożenie, że uratowałaś sytuację. Ale dobra, tak czy inaczej, no zobaczmy tutaj. Poza moimi jakimiś zlaminiami, co jest naprawdę dobrze i spokojnie, nie muszę się niczego obawiać. Wygraliśmy to. Po prostu to wygraliśmy. W moim odczuciu. Gdybym jeszcze pozostały zaklęcia do spawienia, to będzie jeszcze lepiej. No oczywiście wtedy by się przydało mieć jeszcze lepszym regenerkę many, ale... Nadal, losowe drzewko umiejętności. Przez co nigdy nie wiadomo, jak dokładnie będzie wyglądać moja możliwość ogarniania danej statystyki. Wiecie, raz może się okazać, że będzie wszędzie regenerka mana, nic więcej. Innym razem może się okazać, że gdzieś wszędzie po prostu będzie... No nie wiem, moc umiejętności albo same expienie. Tak samo nigdy nie mogę zagwarantować sobie, jakie te perki lepsze będą, czy umiejętności. Niestety. Ale tutaj się udało akurat dosyć dobrze to skompletować i... Nowy jakiś typ wroga, nadal nie pamiętam nazwy, więcej HP na wrogach, a nie jest problemem za to. Dobra, 12, czyli możemy wydać dużo. To moc umiejętności, pierun. Jeszcze jeden pierun był i co on? Nie no, znikł. Ciekawe. Dobra, mana, cooldowny. O, niech będzie co? Czemu nie? Cooldowny. I za sekspy, czy znowu cooldowny? Cooldowny. No,
co 3 sekundy Fireball. Kurczę, Lightning Bolt jest też. Nie umiem. Nie umiem w języka polskiego. Ale dobra. Tak czy inaczej. Mogę zrobić bzyt, mogę robić Fireball. I to wszystko co 3 sekundy. Okej. Nawet nie wiem co to za jakieś drzewa. Czy jakieś brokuły. Ale cokolwiek by to nie było, jesteśmy w stanie to bez problemu pokonać. No, tylko muszę nadal trochę oszczędzać się na manie, bo... No nie oszukujmy się. Nie mam jej nieskończonej. Ja spamię tymi zaklęciami jak tylko się da, więc... No, wcześniej czy później mi jej zabraknie po prostu. Tak jak teraz na przykład. Bo mam na jedną kulę ognia, czy coś tego typu regeneruje się... Prawie 5 sekund, a co 3 sekundy mam po prostu... Ten. No. Dostępne zaklęcie. Więc tak, chyba to znowu jest ten czas, kiedy muszę trochę ostrożniej podchodzić do tego, kiedy rzucam dane zaklęcie. Definitywnie. Gdybym trochę ostrożniej podchodził do tego tematu, to powinno sobie spokojnie radzić. Z większością wyzwań. Ale kurczę, nie sądziłem, żeby aż tak manę żarł teraz. Ale dobra, trzecie zaklęcie robi swoje i... Znowu mi coś gryzie. Muszę to poprawić, jeśli chcę osiągnąć najlepsze combo, jakie można. Najłatwiej by było to rozwiązać... idąc w większą regenerację many, ale... Smutkiem stwierdzam, że jej nigdzie nie widzę. O, to by się przydało w sumie. A tam u góry... no nie ma już niczego. Dobra, pójdźmy po to. O, coś się tu pokazało, tego nie potrzebuję. A tak speed? W sumie czemu by nie? Tak, tak. Dodatkowe szanse na darmowe zaklęcie. Właśnie, tutaj też to jest. To jest świetne. Kosztuje to 2 punkty. Czy jesteśmy w stanie osiągnąć? Tak. Mamy 4 zdolności dzięki temu, więc mana jeszcze szybciej się regeneruje. Tak, mogę wziąć jeszcze 2 rzeczy, co prawda to już mi zablokuje ten interest. Ale czemu nie? Bierzemy to. I ile się to odnawia? Nadal 3 sekundy, dobrze. No, mana już prawie, że idealnie na styk. No, będzie dobrze. No, to też jest fajna w ogóle zdolność. Już wcześniej po opisie sądziłem, że fajna, ale teraz jestem przekonany, że jest fajna. Ja mogę używać kiedy zechcę, bo ona leci na wszystkie fronty. Ale tak, teraz ta regeneracja many już naprawdę jest podwyższona, więc powinno być teoretycznie lepiej. Nadal będę na potęgę zużywał. Ale regeneracja jest już prawie wystarczająca, żeby to pokryć, więc no... Będzie dobrze. Na pewno tylko muszę patrzeć, gdzie te brokuły drzewa idą. I tam, gdzie one są, najczęściej rzucać błyskawice. Która na chwilę ogłusza. Kula ognia jest już wtedy, kiedy trzeba coś dobić. Albo kiedy po prostu mam nadmiar many. Nie, jest git. Git po prostu. Idealnie. Nie ma czym się przejmować. Damy radę! Mogłem kliknąć zaklęcie, bym miał zachowane combo, ale nie. Musiałem po prostu spanikować i nie myśleć o tym, żeby kliknąć zaklęcie. Jestem cały ja. Jestem po prostu cały ja, jak już powtarzam. Nie, ale jest dobrze. Jest dobrze. Czuję, że jest dobrze. Damy sobie radę. Nawet jeśli będę tak lamił, to nie powinniśmy przepaść. Chociaż przez to, jak dużo HP już mam. Dziękuję. O sprawie. Co za tym idzie? Noc 18. Na noc 18 musiałbym się już lepiej przygotować. Najbardziej chodzi mi tu o manę i jej regenerację, więc... Tu. Teraz tak...
Tak, tak. Jeszcze więcej regeneracji. Idealnie zabrakło. Ale tak. Będę dosłownie skakał po każdym pypku na regenerację. To jest jedyna nadzieja na to, żebyśmy naprawdę sobie z niej poradzili. Jak mana będzie się regenerowała na tyle szybko, żeby miał po prostu gwarancję prawie, że rzucenie zaklęcia tak dowolnego przez to, że mana się regeneruje szybciej niż po prostu zaklęcie, które wymaga tyle many, to by było super. Oczywiście to jest ciężkie do osiągnięcia, patrząc na to, że moje kule ognia i tym podobne się regenerują 2 sekundy, a mana nadal prawie 3. Ale no, kto wie, może się jakimś tym uda. Ugryzło mnie, czy nie? Nie wiem. Ej, naprawdę nie wiem. Czasami się tak gubię w swoich tutaj opowiastkach, że zapominam o tym, że tutaj powinienem pilnować, gdzie jaki wróg idzie. Dobra, przymrużmy ich trochę. Tutaj tak, tutaj tak. Losowe pociski oczywiście. Dobra. Dobra. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie powiem, żeby było idealnie, żeby było jakoś wyjątkowo dobrze, ale jest okej. Okay. Jest znośnie. To jest chyba najlepsze określenie. Znośnie. Mana się regeneruje wystarczająco szybko, żebym był w stanie nadążać z zaklęciami, kiedy mam na nie ochotę. Nadal będę jednak szukał więcej regenerki. Bo czemu by nie? Ale no. Jak widzicie, wystarczająco jest na to, żebym po prostu żonglował tymi sobie zaklęciami. Dziękuję bardzo. Grałem. Tak, regenerka. Mamy... A, to nie jest aż takie istotne. Regenerację kolejną. Nie dotrę do niej w tej rundzie. Ale tak... Też może? No minimalnie nie dotrę. Ale na ostatnią rundę będzie. Tak zwaną 20. Oj, halo, co jest? Gro, czemu się zacinasz? Halo, gra. Dobra. Czyli trzeba kursor mieć jednak, niestety, w obszarze okna. Myślałem, że może nie trzeba. Trochę szpeci to nagranie, ale... I właśnie mógłbym wyłączyć ustawienia kursora. Gdzie przechwytywanie kursora mógłbym wyłączyć niby, ale... Nie wiem, czy jest sens się z tym męczyć teraz, kiedy już zaraz kończymy przygodę. Nawet nie wiem, czy ten nietoperz mi dopadł, czy nie. Tak czy inaczej, jeśli dopadł, to nie wygląda to najlepiej. Bo zawsze co nietoperza mnie akurat muszą złapać. Nie może to być nic innego niż nietoperz albo duch. A teraz przynajmniej wiem, że mi nic nie dopadło. Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Sytuacja wydaje się być... Nie powiedziałbym, że opanowana, ale stabilna. Tak chyba najłatwiej to określić. Ja. Stabilna. W ogóle ciekawa sprawa, że tutaj przynajmniej nie zauważyłem, żeby były, bo może gdzieś są jakieś bardzo rzadkie, ale damage upy. Teraz z uczynkiem dało się zbierać. Zwiększenie skuteczności swojego ataku. Tutaj nie. To jest trochę smutne, bo niektóre zaklęcia teoretycznie skalujemy nam się od tych naszych ataków. Ale dobra, 10. Regenerka. I to jest tak, jako że faza wchodzi nam już na ostatnią walkę. Mamy 6, 8 nawet punktów, dobra. Prędkość ataku. Chociaż może być głupie, biorę. Downy też, moc umiejętności. Okej. Okay. Przygotowaliśmy się jak możemy. Ostatnia noc. Zmiana muzyki. Teraz trzeba być naprawdę ostrożnym, bo chcę, jakby to nawet powiedzieć, full combo zaliczyć. Więc no, mógłbym nawet się mniej odzywać, gdyby nie fakt, że za to mógłbym znowu dostać demonetyzację filmiku. To mnie nie obchodzi. I problem z copyrightem, co mnie bardziej obchodzi, że chciałbym tego uniknąć. Ale dobra. Dobra, na razie jest jeszcze... Tyle dobrze, że nie muszę
wchodzić w tryb full focus bez gadania. Więc no. Jeśli tak dalej zostanie, to może nawet nie będę musiał żadnego full focusa robić. Bo na razie jest naprawdę wszystko pod kontrolą. Wrogów przychodzi relatywnie mało, bym powiedział. Mana regeneruje się wystarczająco szybko. Jest po prostu git. Dobra. Okej. Okej. Masterful, piękny poziom combo. Ale to nadal nie to, w co celuję. Potrzebuję więcej. I ze smutkiem stwierdzam, że chyba więcej nie dostanę. Może trzeba mieć wyższy poziom ten trudności, jakby, albo wylosować dobre modyfikatory potworu, żeby dostać wyższe combo do achievementów. Albo te achievementy już zaliczyłem i nawet nie zwróciłem uwagi. Też wątpię. Oczywiście nie wykluczam takiej opcji, ale no, wątpię po prostu. Dziękuję. Udało się. Mamy to. Teraz co możemy tu wybrać? Bo są jakieś nowe rzeczy. Więc to są talenty, takie jakieś nowe... Nie wiem, jak to wytłumaczyć, perlki nowe, jakieś rzeczy, coś. Power Hungry. Potężne umiejętności. Tutaj Nucleus. Więcej orbów, a tutaj więcej level upów i lepsze ataki. Wezmę tę kolekcję. For science. Bend the rules of the talent tree. Fajne. Ale ja chcę orby, więc bierzemy orby. Master level 2. Unlocked. Zatem idzie. Możemy powiedzieć, że dziękuję bardzo. Kończymy. Tak, następna klasa jest za Mastery 3, potem za 5, potem za 8, a potem Coming Soon, więc cóż. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. To było na tyle. I cóż, jeszcze będzie kolejny odcinek. A zależy to tylko i wyłącznie teraz od was. Napiszcie może, którą klasę byście chcieli zobaczyć. Czy znowu łucznika, czy znowu maga. A ja się już naprawdę żegnam, bo odcinek wyszedł za długi. No i trzymajcie się. Hey.